Dzień dobry. Drodzy Państwo, dzisiaj miała odbywać się Noc Muzeów. To wydarzenie zostało odwołane. Nie możemy spotkać się w mieszkaniu pracowni Kazimiery Iłakowiczówny, ale zapraszam Państwa na kolejną opowieść o wycinku biografii Iły. Mamy dzisiaj czas i przestrzeń, żeby opowiedzieć o zagadnieniu, które elektryzuje wszystkich, czyli o relacji Kazimiery Iłakowiczówny z Józefem Piłsudskim. Gdzie się poznali, jaki mieli do siebie stosunek, dlaczego marszałek mianował ją swoim sekretarzem, co czuła, dowiadując się o jego śmierci, a wreszcie, czy Iła była w nim zakochana? A jeśli tak, czy ze wzajemnością? Myślę, że odpowiedzi na część z tych pytań znali tylko oni sami, poetka i marszałek, ale spróbujmy ustalić jak najwięcej w tej sprawie. Posłużymy się przede wszystkim książką wspomnieniową Iłakowiczówną pod tytułem Ścieżka obok drogi, wydaną przed wybuchem II wojny światowej i w całości poświęconą właśnie postaci Piłsudskiego. We wprowadzeniu Iła w ten sposób uzasadnia potrzebę stworzenia tego typu publikacji. Błahość już sama moich wspomnień o marszałku powstrzymywałaby mnie od sformułowania tego, co pamiętam, gdyby nie to, że w pojęciu moim wszystko, co dotyczy Józefa Piłsudskiego winno być zanotowane dla przyszłego historyka, który dopiero będzie miał możność zdecydować, co było ważne, a co błahe. I Łakowiczówna poznała Piłsudskiego w 1911 roku za pośrednictwem swojej siostry, Barbary, która wynajmowała pokój w mieszkaniu pierwszej żony komendanta przy ulicy Szlak w Krakowie. Obie siostry w tym czasie studiowały, a ponieważ Barbara znała kilka języków obcych, pomagała Piłsudskiemu, tłumacząc dla niego pisma wojskowe. Co ciekawe, początkowo nie zrobił na ile dobrego wrażenia, ponieważ garbił się i miał bardzo nieszykowną brodę. Kolejny kontakt, tym razem wyłącznie listowny, nastąpił niedługo przed wybuchem I wojny światowej i łamiała do Piłsudskiego dosyć specyficzną prośbę. Usłyszała o tym, że komendant organizuje w Galicji powstanie, a ona zapragnęła zostać jego adiutantem. Przebywała wówczas w Anglii, w Oksfordzie, gdzie uczęszczała na kursy uniwersyteckie. W Londynie zapisywano Polaków do organizacji wojskowej, na co zdecydowała się także Iłła. Płaciła składki i uczyła się strzelać w podmiejskiej strzelnicy z lekkich strzelb i wielkiego niemieckiego karabinu wojskowego, chociaż nie zawsze z sukcesami. W zasadzie jej strzelecka kariera zakończyła się, kiedy kazano jej strzelać do gołębi. Odpowiedziała, że jej celem będą Moskale, a nie gołębie, a ci nie potrafią przecież latać. Ciągle nie porzuciła jednak myśli o towarzyszeniu Piłsudskiemu i zdecydowała się napisać hymn dla jego wojsk, który zatytułowała Trzy struny. Wiersz wysłała w liście, w którym zawarła także prośbę o uczynienie jej adiutantem. Piłsudski odpisał, że nie popiera czynnego udziału kobiet w armii. Załączony hymn zupełnie zlekceważył, nawet nie napomykając o nim w liście. Iła była wzburzona. Przede wszystkim milczeniem w sprawie wiersza, bo argumenty dotyczące roli kobiet w armii potrafiła sobie racjonalnie wytłumaczyć. Podarła list i obraziła się na Piłsudskiego. Kiedy później spotkała się z Michałem Sokolnickim, zapytała go, jak w Legionach podobał się jej wiersz. Oczywiście nikt nie słyszał o hymnie autorstwa Iły, co jeszcze bardziej ją rozsierdziło. W grudniu 1917 roku wydała tom poezji zatytułowany Trzy struny, który został otwarty tym nieszczęsnym lirykiem, niedoszłym hymnem. Zdaje się, że na złość marszałkowi zadedykowała tom właśnie jemu. Miał to być odwet. A tak mógłby brzmieć hymn legionów: Trzy struny. Harfę pieśniarza strzaskały pioruny. Zostały tylko trzy struny. Serce ustaje, drga coraz boleśniej. Zostały tylko trzy pieśni. Pierwsza zawodzi po nocy w żałobie, druga przysięgi powtarza na grobie, trzecia przebiega jak wicher po błoni, pierwsza zapomnieć o hańbie nie może, druga w powietrzu jak pochodnia gorze, trzecia zmyliła i pościg i warty, mundur ma krwawy na piersiach rozdarty, głos jej się zrywa, gdy polami goni, do broni, do broni, do broni. Po I wojnie światowej, w 1918 roku, Iłakowiczówna wróciła do kraju. W listopadzie Polska odzyskała niepodległość, a ichła została zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracę zaproponował jej Tytus Filipowicz, pełniący funkcję wiceministra w MSZ. Filipowicza poznała wcześniej właśnie dzięki Piłsudskiemu, który wiedząc o tym, że Iłakowiczówna zna język angielski, zaprosił do swojego mieszkania pewnego kawalera, z którym mogłaby pogawędzić w tym języku. Praca w ministerstwie określiła ją na wiele lat. Spełniła się jako urzędniczka, ponieważ była doskonale zorganizowana, obowiązkowa i zasadnicza. Była jedną z pierwszych kobiet zatrudnionych w ministerstwie, pracowała na stanowisku referendarza, co należy potraktować jako wielkie osiągnięcie. W tym czasie ponownie spotkała się z Piłsudskim, a w zasadzie tylko go zobaczyła, kiedy odwiedzał Filipowicza w ministerstwie. Pisała o tym, zdradzając swoją ekscytację. I wieczór, kiedy trzęsąca się z radości, przez otwarte drzwi widziałam jak przeszedł szczupły, zgarbiony i zamyślony z ostrym jak nóż profilem, już bez brody Józef Piłsudski. Nie zginął, nie umarł, doprowadził, jest. Nigdy, nigdy wiara moja nie doznała tak wyraźnej nagrody, nigdy tak się nie czułam zwycięska jak w ten mokry, zimny wieczór. Od tego czasu jej fascynacja Piłsudskim rosła. Między 1918 a 1926 rokiem Miłakowiczówna była zmuszona w prywatnych rozmowach bronić czci naczelnika, ponieważ stosunek społeczeństwa do niego układał się sinusoidalnie. Przekonywała do swoich racji i wykształconych znajomych, i swoją gospodynię. Dzięki temu czuła się jak żołnierz, który walczy, choć ideowo. W ten sposób Iłakowiczówna w swoim własnym mniemaniu stała się adiutantem Piłsudskiego, przyznając sobie funkcję, o której marzyła przed wybuchem I wojny światowej. O tym, jak doszło do zatrudnienia Iłakowiczówny w sekretariacie Piłsudskiego, powiem już za moment. Wcześniej chciałabym przeczytać Państwu fragmenty wierszy, które są wyrazem jej uwielbienia wobec marszałka. W 1936 roku Iła wydała tom poezji zatytułowany Wiersze o Marszałku Piłsudskim 1912-1935, w którym można znaleźć przede wszystkim wiele liryków dla dzieci. Wybrałam dla Państwa dwa z nich. Pomnik Nie trzeba pomnika, to co tu widzicie, ty, mistrzu, odlej. Marszałek Piłsudski całym swoim życiem za nas się modli. Nie trzeba pomnika, nie trzeba wieńca. Niebo całe nad nim w zorze rumieńcach. Rośnie murawa, szemrze rokita, pod każdą pięcią ziemi żołnierz zabity. Żołnierz zabity za ojczyznę, a każdy się dowodza przyzna. Na święty Józef. Święty Józef i pan marszałek mają imieniny. Ubraliśmy ich portrety zieloną choiną. Na pagórach leżą chmury, na równinie woda. Pan marszałek nosi wąsy, święty Józef brodę. Po rzeka płynie, a na rzece żagle. Święty Józef trzyma lilię, pan marszałek, szable. O tym, że Iłakowiczówna traktowała marszałka niemal jak świętego, świadczą także takie wypowiedzi. Tam u góry, w okropnym trudzie, ogołocony ze wszystkich małych, najpiękniejszych radości, jakie daje wolny czas, niósł swój krzyż marszałek. Piękna, smutna pani marszałkowa całe siły oddawała organizowaniu pomocy społecznej. Patrzyłam na nich z dołu i starałam się brać z nich przykład. Albo warto na chwilę stanąć jak przed tą strzelistą, całą z jednego kawałka wyrzeźbioną dobrocią. Marszałek w ten sam sposób najmniejszego nawet żołnierza swego nigdy nie zawiódł i nie opuścił. W listopadzie 1925 roku Iłakowiczówna odebrała zaskakujący telefon. Została wezwana na spotkanie z Józefem Piłsudskim. W ten sposób opisywała to przyjęcie, które odbyło się przy ulicy Marszałkowskiej, a w którym uczestniczyła także jej siostra Barbara. Obce mieszkanie, przed którym mimowolnie się najeżyłam, napełniło się tą dobrocią po brzegi. Posadził, oswoił, poczęstował, zmartwił się, że nie jemy słodyczy. Od razu był dom, kiedy weszło się do lokalu. A przebieg był taki. Pierwsze moje zmieszanie i zesztywnienie ustąpiło od pierwszych jego słów. Chwała Bogu, że się nie roztyłaś! Potem powiedział poważnie i surowo. Wiem, że cierpiałyście, tę nędzę. Zły jestem na ciebie. Dlaczego do mnie nie przyszłaś, kiedy byłem naczelnikiem państwa? Byłbym wam dał dobre stanowiska. Teraz ja nic nie mogę. No co? Czemu nie przyszłaś? Panie marszałku, powiedziałam. W dziurawych butach i łatanym płaszczu nie mogłam się pokazać u głowy państwa. Czekałam aż zarobię na karetę i czwórkę koni. A zresztą, skąd ja mogłam wiedzieć, że pan mnie pamięta? No no, pogroził marszałek i obie nas wytargał za uszy, żebyście wiedziały na przyszłość. Tyle dowiadujemy się ze ścieżki obok drogi, natomiast wiele wskazuje na to, że Iłakowiczówna spotkała się z Piłsudskim wcześniej, a naczelnik widział ją w pałatanym płaszczu, o czym postanowiła nie poinformować czytelników swojej książki wspomnieniowej. Józef Hartman relacjonuje ten osobliwy epizod z wilczurem w roli głównej w takich słowach: Kiedyś rozmawiałem z żandarmem służbowym na wartowni. Nagle zaszczekał pies marszałka, Wilczur. Wyskoczyliśmy z wartowni i widzimy, że przy wejściu leży na ziemi kobieta. Okazało się, że upadła z przestrachu, że pies ją zagryzia, sławna poetka K.I., Kazimiera Iłakowiczówna. Gdy przyszła do siebie, mimo że nie chcieliśmy zakłócać spokoju marszałkowi, za zgodą pani marszałkowej przyprowadziłem panią K.I. do domu. Była rozżalona przygodą z psem i naszą początkową odmową wejścia do domu. Pożaliła się marszałkowi. Marszałek wyjaśnił pani KI, że pies nigdy nie ugryzie i jest ozdobą domu, przyjacielem, a służba miała rację, bo ja takie zarządzenie wydałem. Pani KI przeprosiła marszałka i powiedziała: Przyszłam na jedną chwilę, by tylko dotknąć płaszcza pana marszałka. Marszałek uśmiechając się poprosił panią KI, by została na podwieczorek. Nic dziwnego, że Juła pominęła w swojej relacji dosyć wstydliwe wydarzenie. Faktem jest, że od momentu spotkania sióstr z marszałkiem w Warszawie Piłsudski przyglądał się Kazimierze uważniej i zaczął zapraszać ją do Sulejówka. Wtedy nadszedł przewrót majowy. Iłakowiczówna mieszkała w stolicy i z okien ulicy Brackiej dojrzała pierwszego ułana krzyczącego niech żyje Piłsudski. Nie spodziewała się wówczas, jakie będą konsekwencje tego zdarzenia. W tym czasie zachwiała się jej wiara w naczelnika. Nie rozumiała, dlaczego Piłsudski nie mógł dogadać się z prezydentem Wojciechowskim. W ścieżce obok drogi pisała o tym zdarzeniu, że wypadki majowe wydobyły kraj z nieporządku i niemoralności i jednocześnie podkreślała, usprawiedliwiając, w pierwszej jednak chwili wielu ludzi nie zdawało sobie z tego sprawy. Wciąż jednak trudno było jej pogodzić się z siłową formą przejęcia władzy przez tego, którego wcześniej darzyła bezkrytycznym uwielbieniem. Po przewrocie majowym po raz kolejny otrzymała telefon od współpracownicy Piłsudskiego. Podczas spotkania pani Sujkowska oznajmiła Ille decyzję marszałka, który życzył sobie, aby Iłłakowiczówna była jego osobistym sekretarzem. Poetka, jak za każdym razem, kiedy ktoś stawiał jej ultimatum, zaczęła się wzbraniać. W maju odbyła się jednak dosyć specyficzna rozmowa z marszałkiem, którą moglibyśmy nazwać kwalifikacyjną, gdyby nie to, że Piłsudski nie pozostawił Ille wyboru. Była zaskoczona tą propozycją, ponieważ praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ją satysfakcjonowała, a jako bardziej odpowiednią na stanowisko sekretarza marszałka uważała swoją siostrę, Barbarę. Basia była jednak nieśmiała, delikatna, milcząca. Piłsudski wymagał reprezentowania go. Twierdził, że na stanowisku sekretarza trzeba umieć porozmawiać z ludźmi, czasem im odmówić, a nawet samodzielnie coś postanowić. Iłakowiczówna miała już ośmioletnie doświadczenie w pracy urzędnika, znała cztery języki obce. Do tego marszałek uważał ją za bezstronną politycznie, dyskretną i dobrze wychowaną, więc nic nie było w stanie odwieźć go od powziętej już decyzji o zatrudnieniu Kazimiery Łakowiczówny na stanowisku sekretarza ministra spraw wojskowych. W ścieżce obok drogi Iła relacjonowała, że aby ją przekonać marszałek zaproponował jej mieszkanie i taką pensję jakiej zarządza. Kiedy wciąż się wzbraniała, zagroził, że doprowadzi do jej wyrzucenia z MSZ, a wtedy będzie błagała o to, aby zostać chociaż pomocnicą sekretarza. Obiecała mu, że przemyśli te propozycje. Kiedy poradziła się kolegów z ministerstwa, ci stwierdzili, że nie ma powodów, aby się zastanawiać. Zaproponowano jej przecież wymarzone stanowisko przy najważniejszej osobie w państwie. Już pierwszego dnia w nowej pracy i uładała się pod władnym marszałka znaki. Była otoczona oficerami, a skromność, dobre wychowanie i profesjonalizm skłoniły ją do tego, aby zadbać o odpowiedni do takiego stanowiska strój. Zależało jej na sukni ze spódnicą sięgającą niemal do kostek, zakrywającą ramiona i dekolt. Niestety krawcowa, u której zamówiła taki projekt, uznała, że tego rodzaju suknie są niemodne i uszyła ile suknie ledwo zakrywającą kolana. Poetka była zrozpaczona ale postanowiła ubrać się w długi płaszcz, a od współpracowników zażądała ogromnego biurka szafkowego, które ukryłoby jej nogi. Myślę, że jej stanowczość, hard ducha i odwagę można podziwiać do dzisiaj. Dotyczy to także jej stosunku do swojego przełożonego. Pracownicy ministerstwa i oficerowie mawiali, że Iłakowiczówna jako jedyna zachowywała się tak, jakby wcale nie bała się marszałka. Odpowiadała na to, jestem jak pliszka w jaskini lwa, lew pliszek nie jada. Do zadań Iłakowiczów w Ministerstwie Spraw Wojskowych należało przyjmowanie listów do marszałka i odpowiadanie na nie. W ścieżce obok drogi podawała, że odbierała do 30 tysięcy listów rocznie. Najwięcej było ich jednak w 1931 roku, kiedy marszałek spędzał imieniny na Maderze. Wówczas do sekretariatu dotarło 40 tysięcy przesyłek, ważących 2,5 tony. Wśród listów trafiających do rąk sekretarza osobistego znalazły się takie, w których wyrażano podziw dla marszałka, ale także prośby i podania, a nawet oszczercze anonimy. Część osób prosiła, aby Piłsudski był ojcem chrzestnym ich dzieci, co miało być wyrazem najwyższej czci dla marszałka i stanowiło dobrą wróżbę na przyszłość. Pewnego razu stało się jednak tak, że chrześnicą Piłsudskiego została córeczka złodzieja poszukiwanego przez policję. I choć marszałek nie trzymał żadnego dziecka do chrztu, a jedynie jego nazwisko widniało w dokumentach, to wiele osób oburzyło się, że został ojcem chrzestnym dziecka kryminalisty. I Łakowiczówna, nie bez racji, zauważyła, że tego rodzaju duszyczka wszak jeszcze bardziej potrzebuje dobrego ojca chrzestnego niż inne, ale od tego momentu baczniej analizowała nadchodzące do sekretariatu prośby Poza tym Iłakowiczówna nalewała marszałkowi herbatę, bo ten podobno nienawidził, kiedy robiła to męska ręka. Postanowiła także zajmować się roślinami na korytarzach i utrzymaniem porządku w salonie, obok którego urzędował Piłsudski. Marszałek zobowiązał ją również do organizowania przyjęć, np. dla pana prezydenta, co przysparzało jej niemało problemów. Musiała zająć się zastawą, a podczas jednego ze spotkań miała siedzieć z prezydentem, oficjalami i marszałkiem, co budziło w niej przerażenie, spotęgowane jeszcze faktem, że przyjęcie zamierzano sfilmować. I Łakowiczówna zorientowała się wtedy, że ma na sobie jedną z gorszych ze swoich sukien, od której łatwo mogły odpaść odklejające się często łaty. Okazało się zresztą, że nie tylko ona nie była zadowolona ze swojego wizerunku w obiektywie bezlitosnej kamery. Film był okropny. Dobrze wyszła tylko kanapa, stłoczeni za nią oficerowie źle wypadli, poszczególnie filmowani też nienadzwyczajnie. Ja miałam podbródek od ramienia do ust i wyglądałam jak Katarzyna II w ostatnich latach swych rządów. Pytano mnie później na mieście, nie wiedząc, że ja to ja, czy widziałam film i co to za wyjątkowo szpetna osoba tam figuruje. Nie mógł się też uspokoić major Ulrych i biadał potem przede mną nad swoim obrazem na filmie. A to nas z panią urządzili. Człowiek nawet nie podejrzewa, jak wygląda, aż mu go pokażą. W kolejnych latach liczba współpracowników Piłsudskiego rosła, i Łakowiczówna przestawała pracować bezpośrednio z marszałkiem, widywała go coraz rzadziej. Zwłaszcza, że on najczęściej urzędował w Belwederze, a iła w budynku Ministerstwa Spraw Wojskowych. Twierdziła, że stała się wówczas żywym segregatorem podań. Praca sekretarza oznaczała w praktyce czytanie korespondencji, próśb, zażaleń, skarg, wniosków i reagowanie na nie w imieniu marszałka. Choć nominalnie Piłsudski zajmował się wojskiem, wiadomo było, że jest najważniejszą osobą w państwie, stąd zalew listów do niego. Nic dziwnego, że doskonale wykształcona Iła z czasem stała się znużona. Poza tym czuła się obciążona obowiązkami i odpowiedzialnością ponad miarę. Trudno było odmawiać prośbom osób potrzebujących, oczekujących od niej załatwienia spraw i obrażających ją, gdy stwierdzała, że nie jest w stanie pomóc. O swojej udręce pisała, wzrok osła był tak dalece od czytania podań, że trzeba się było wyrzec książek. Rozrywki towarzyskie nie rozrywały, bo każdy czegoś chciał. Nie można się było nawet dać prześwietlić doktorowi, żeby doktor w czasie zabiegu nie prosił o jakieś poparcie. Wpadła wtedy na pomysł, aby na stanowisku zastąpiła ją jej siostra, ale Piłsudski odmówił. Ostatecznie błagała marszałka, by ten zgodził się na jej wyjazdy zagraniczne z odczytami. W latach 1929-1934 Iłakowiczówna jeździła zatem po całej Europie, opowiadając o Polsce i marszałku, a także recytując wiersze o nim. 12 maja 1935 roku śnił się jej umierający posąg. Właśnie tak postrzegała Piłsudskiego. Nie mogła mu pomóc, umierała razem z nim. Tego dnia jej przełożony zmarł w Warszawie na skutek krwotoku żołądkowego, który osłabił jego serce. Po śmierci marszałka niezwłocznie z jego ciała wyjęto mózg i serce. Odbyły się imponująco zakrojone uroczystości pogrzebowe. I łakowiczówna nie mogła odnaleźć się w nieprzebranym tłumie żałobników była przepychana i potrącana, nie pomagało nawet okazywanie jej służbowej legitymacji. W ścieżce obok drogi zapisała, że swoją przepustkę na pogrzeb odstąpiła ciotce, która przyjechała z daleka. Później postanowiła przedrzeć się ulicami Warszawy do siedziby Ministerstwa Spraw Wojskowych, bo pod oknami budynku miał przejść kondukt żałobny. Musiała jednak zostać przed drzwiami. Przyniesiono jej krzesło, aby wspięła się na nie i z wysokości obserwowała pogrzeb. Książkę, którą poświęciła marszałkowi Iłakowiczówna kończę słowami opisującymi właśnie ten moment. I tam, pomiędzy tymi niezasłużonymi a panem marszałkiem, wśród rąk trzymających się trumny, pozostało moje serce. Czy była w nim zakochana? Z całą pewnością czuła ogromną fascynację postacią Piłsudskiego, ale sama utrzymywała, że łączyło ich wyłącznie platoniczne uczucie, nieodwzajemnione przez marszałka. W wywiadzie, którego udzieliła wiele lat po śmierci Piłsudskiego, zadeklarowała: Plotkowano, że łączy nas coś więcej niż praca. I słusznie. Kochałam go platonicznie i nie wstydzę się tego. Ludzie nie zawsze byli w stanie zrozumieć, że mój stosunek do marszałka był pełen uwielbienia i szacunku. To było wielkie uczucie z mojej strony, ale pełne respektu. Nigdy nie byliśmy kochankami, choć łączyły nas bardzo silne więzi. Myślę, że byłam osobą, na której ramieniu mógł zawsze znaleźć wsparcie, kiedy tylko potrzebował. Nie oczekiwałam od niego niczego więcej. Wiedziałam, co znaczy dla niego rodzina. Do końca pozostałam cichą wielbicielką. Wystarczyło mi, że był. Przebywając w jego towarzystwie, czułam się spełniona. Po wydaniu ścieżki obok drogi, na spadła fala krytyki. Otwartą wojnę wypowiedziała jej ceniona pisarka i publicystka, Maria Jehane Wielopolska. Konflikt tych dwóch kobiet komentowały artykuły prasowe, m.in. o takich tytułach: Walka kobiet, wojna babińska na pióra, żmija na ścieżce. Profanacja? Nie, adoracja. Polemika i straganiarstwo. Wielopolska zarzucała Iłakowiczównie zupełny brak świadomości politycznej, nadmierną pretensjonalność, zdziwaczenie, kłamstwa i nieścisłości, a w kluczowych momentach bardzo wybiórczą pamięć. Uważała też, że opowieść o marszałku jest dla Iłakowiczówny jedynie pretekstem do tego, aby podkreślić własną wyjątkowość i przedstawić Piłsudskiego jako człowieka słabego charakteru, którym Iła miałaby manipulować. Czy miała rację? Poniekąd. Z pewnością niektóre fragmenty ścieżki obok drogi są wytworem pisarskiej fantazji lub konsekwencją luk w pamięci Iły, która sama nazywała tę pamięć zajęczą pamięcią. Ale jeśli potraktujemy ścieżkę obok drogi jako pamiętnik dokumentujący znajomość z ważną dla niej postacią, a dodatkowo uznamy edukacyjną wartość tej opowieści, bo tę książkę Iła zadezykowała swoim siostrzenicom i zawarte w niej treści skierowała do dzieci, to staje się on cennym źródłem wiedzy o biografii Iły. Łakowiczówny, o Piłsudskim jako pracodawcy, o ich prywatnych relacjach i niektórych wydarzeniach z polskiej historii. Polecam Państwu tę książkę do uważnej lektury. Dziękuję za Państwa obecność i oczywiście zachęcam do tego, aby zostali Państwo z nami, mieszkaniem, pracownią Kazimiery Iłakowiczówne i Biblioteką Raczyńskich na kolejne tygodnie. Już w październiku ukaże się kilka interesujących i różnorodnych wydarzeń online. Do usłyszenia i do zobaczenia.